Dzień dobry, a z nami jest Arkadiusz Marchewka, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rząd do 14 w piątek dał czas na zaopiniowanie projektu ustawy o pomocy dla kredytobiorców. Mniej czasu już nie mógł gabinet premiera Morawieckiego dać? No myślę, że to generalnie jest bardzo niepoważne podejście. Zresztą tak jak PiS stanowi to prawo, to tylko pokazuje, że to jest pewna atrapa. Natomiast ja słuchając tych propozycji premiera Morawieckiego, miałem poczucie, że jednak chyba coś ma z kogoś, kto sprzedaje kredyty i nie mówi tego, co jest drobnym drukiem napisane. Bo te wszystkie propozycje, które zostały przedstawione, no są praktycznie nic nie warte. To znaczy, trzeba będzie za nie później zapłacić? No, prawda jest taka, że wakacje kredytowe to nie jest coś, co zwolni ludzi z płacenia kredytów. To jest po prostu wydłużenie czasu spłaty kredytu. Jeżeli ktoś spłaca kredyt do czerwca 2040 roku, to będzie spłacał kredyt do lutego 41 roku. I to praktycznie będzie po prostu odsunięcie w czasie zysków banku. No taka jest prawda. Druga opcja dotycząca funduszu wsparcia kredytobiorców. No przecież ten fundusz od 2015 roku już istnieje. Nic nowego premier nie wymyślił. A trzecia opcja dotycząca zmiany WIBOR-u, zero konkretów, żadnych propozycji, może banki coś wymyślą, a jak ktoś to od przyszłego roku. Ale problemy ludzie mają tu i teraz. O 1000 zł większe kredyty to jest wielki problem. To jest wielki problem i pytanie, czy ulga w postaci 4 zwolnionych rat w ciągu roku jest rzeczywiście jakąś ulgą, jeśli komuś te wydatki z miesiąca na miesiąc rosną w postępie geometrycznym. No ale jeżeli ten ktoś będzie musiał i tak później te pieniądze zapłacić, to znaczy, że po prostu tylko ten dług zostanie odsunięty w czasie. Nikt go z płacenia tego długu nie zwolni. Trzeba powiedzieć jasno, że to, co się dzieje, jest wynikiem nieudolnej, złej polityki prezesa Glapińskiego i też nieudolnej polityki PiS-u. Jak ostatnio na Komisji Finansów Publicznych prezes Glapiński powiedział, że wzrost stopy do 4,5% to wcale nie jest dużo. Może dla kogoś, kto zarabia 1 000 000 zł rocznie, dostaje 600 000 zł premii, to nie jest dużo. Ale dla zwykłej rodziny wzrost raty kredytu o 800, nawet 1 000 zł to jest gigantyczny problem i za to NBP, jak i prezes NBP jest współodpowiedzialny. I ta współodpowiedzialność, odpowiedzialność właśnie za te decyzje zostanie jutro wyciągnięta? Prezes Glapiński nie zostanie powołany na drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto prowadził tak nieudolną politykę i dzisiaj koszty muszą płacić za to zwykli obywatele, został powołany na kolejną kadencję na funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Nie wyobrażam sobie tej sytuacji. To skąd jest ten upór w Prawie i Sprawiedliwości, żeby prezesa Glapińskiego powołać na to stanowisko? Sprawa jest prosta, bo prowadzi politykę, która sprzyja rządowi. Dzięki osłabieniu złotego tylko w tamtym roku Narodowy Bank Polski wypracował rekordowy zysk 10 miliardów złotych. Wiecie państwo, gdzie te pieniądze popłyną? Do budżetu państwa. I rząd będzie miał je do dyspozycji. I prezes Glapiński zamiast chronić obywateli i stać na straży wartości złotego, prowadzi politykę, która sprzyja tylko i wyłącznie PiS-owi, po to, żeby mogli swoją politykę realizować. Taka jest prawda, a za to niestety płacą obywatele. A szczegóły pomocy dla kredytobiorców, którą rząd wczoraj przedstawił, będziemy z posłem Marchewką analizować już w radiu RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Z nami w studiu cały czas poseł Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska. Powiedzieliśmy o tych wakacjach kredytowych, że to nie jest zbyt duża ulga. Być może to jest ulga na jeden miesiąc dla kredytobiorców, ale długofalowo i tak te raty trzeba będzie zapłacić. Więc pytanie, czy nie powinno być większego wsparcia dla tego funduszu wsparcia kredytobiorców? Czy nie należałoby w pewien sposób poluzować warunki przyznawania tych dopłat do kredytów? No z tego, co wskazują dane, to od początku tego roku i lawinowo wzrasta liczba osób, które o takie wsparcie się domagają. To tutaj tylko dopowiemy, w marcu 2022 roku 178 umów zostało podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę prawie 10 milionów. Miesiąc później, bo w kwietniu to już jest 356 umów na w sumie 21 milionów złotych. To są informacje naszego reportera Macieja Sztykiela. No to prawda i to pokazuje, że ludzie stają po prostu nad przepaścią często. To są problemy nie pojedynczych osób, które gdzieś zaciągnęły sobie kredyt na nieruchomości, w których nie mieszkają, tylko osób, które mieszkają tam z rodzinami, którzy zaspokajają swoje bieżące potrzeby mieszkaniowe. I tutaj nie można prezentować kolejnych slajdów, które nic zasadniczo nie wnoszą, tylko pokazać konkrety. Ja uważam, że to odroczenie spłat kredytu może być chwilową ulgą, ale to i tak wydłuży przecież okres tej spłaty. I nie wiadomo, albo na przez cztery miesiące w tym roku, przez cztery w kolejnym maksymalnie 8. A poza tym, jeśli ktoś traci płynność finansową, to nie odbuduje jej raptem w jeden miesiąc wakacji kredytowych raz na kwartał. Pełna zgoda, dlatego że ten wskaźnik, ten wzrost raty kredytów
to nie jest wzrost rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu złotych, tylko po 60-70%, a jeżeli te stopy będą nadal rosły, a wszystko na to wskazuje, no to będzie się okazywało, że ludzie, że tych osób, które będą sięgać po pomoc właśnie do tego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, będzie jeszcze więcej. Tu potrzeba realnego wsparcia, realnych działań, konkretnych działań. I my jako Koalicja Obywatelska złożyliśmy, przedstawiliśmy propozycję, mamy gotową ustawę, która wskazuje, że raty kredytu na 24 miesiące dla osób, które mają jedną nieruchomość, mieszkają w tej nieruchomości z rodzicami albo sami mają tylko kredyt na tę nieruchomość, powinny wynosić tyle, ile wynosiły w grudniu 2021 czyli roku. Mówimy o zamrożeniu raty kredytu przez 24 miesiące? Mówimy o tym, żeby koszty tej różnicy zostały poniesione przez też no, banki, mówiąc wprost. Wtedy stopa referencyjna wynosiła 1,75. Jeżeli popatrzymy na to, jakie zyski już w tym roku osiągają banki, to przez pierwsze dwa miesiące 2022 roku banki zarobiły 4 miliardy złotych. To jest dwa razy tyle, co w roku ubiegłym. Więc jeżeli tę pomoc na okres 24 miesięcy rozłożymy dla tych, którzy są najbardziej potrzebujący, to uważam, że to byłoby realne wsparcie, bo pozwoliłoby... I sektor bankowy na to odpowiada. Chętnie dołożymy więcej pieniędzy na przykład do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ale wakacje kredytowe nie są najlepszym pomysłem, bo w tym projekcie, w rządowym projekcie, nie zapisano właściwie żadnych zasad tych wakacji kredytowych. Banki obawiają się, że na przykład dojdzie do miesiąca, w którym większość, jeśli nie wszyscy kredytobiorcy, zdecydują się na wziąć jeden miesiąc wakacji, a to doprowadzi do załamania systemu bankowego. Banki straszą, czy to jest realne zagrożenie? No, myślę, że każdy patrzy tutaj z punktu widzenia swojego interesu. No, dla mnie, jako dla parlamentarzysty, którego wybrali mieszkańcy, którzy zmagają się właśnie z tymi problemami, wiem, że my musimy zwracać przede wszystkim uwagę na ich sytuację. Natomiast oczywiście banki są ważnym elementem systemu gospodarczego w Polsce i to nie można sobie czegoś zrobić od pstryknięcia palcem i powiedzieć, że tak będzie. Ale jeżeli popatrzymy na te bardzo właśnie wysokie zyski... Właśnie premierowi się wydaje, że tak można zrobić, że można nakazać na konferencji prasowej bankom pewne zachowanie, na przykład w sprawie lokat i oczekiwać, że bez rozwiązań ustawowych banki same z siebie podporządkują się woli rządzących. No to jest takie trochę bardzo nakazowe, a z drugiej strony to kwestia lokat to jest jedno, ale kwestia dotycząca zmiany wskaźnika WIBOR, no też jest powiedziana, są pewne propozycje, oczekujemy, że banki je przedstawią, tak mówi premier Morawiecki, ale mówi, ale jeżeli nie zrobią tego do końca roku, nawet to w samej ustawie to zapisano, no że tak, jeśli banki nie wpadną na to w ciągu 6 miesięcy, to wtedy Sejm łaskawie podejmie własną próbę rozwiązania. I to jasno moim zdaniem pokazuje, że to jest tylko po prostu nadmuchany PR-owy balon, że nic nie ma w środku, że nic za tym nie idzie. Jak sobie przeliczyłem to i jaki może być dla przeciętnego kredytobiorcy skutek, że zastąpiony zostanie na przykład wskaźnik WIBOR tym wskaźnikiem Polonia, o którym mówił premier. No to teraz, jeżeli popatrzymy na to, że ktoś ma kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych jeszcze pozostało do spłaty na okres tam około 30 lat, to liczmy, że teraz płaci mniej więcej po podniesieniu tych stóp 2260 zł. Dzięki zmianie wskaźnika, czyli mniej więcej niższego teraz o pół punkta procentowego, to będzie 100 zł mniej, czyli 2160. Ale taka osoba w czasach, kiedy prezes Glapiński mówił, że prawdopodobieństwo zwiększenia stóp wynosi zero, wynosiła 1150 zł. Wie pan, to jest też pytanie o odpowiedzialność za słowa prezesa Glapińskiego. Prezes Glapiński mówiący w ubiegłym roku, że podnoszenie stóp procentowych byłoby szkolnym błędem, że w ogóle nie ma takiej perspektywy. No jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w pewien sposób zachęcał do brania tych kredytów. Nie rysował perspektywy wizji wśród kredytobiorców tego, że ich raty mogą gwałtownie urosnąć. Ale to jest pełna zgoda. W ogóle polityka Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego jest kompletnie dyskwalifikująca go na tej funkcji. On powinien po prostu do dymisji się podać po tym, co się dzieje, bo w żaden sposób, bo ja to mniej więcej tak obrazuję. Prezes Glapiński jako prezes Narodowego Banku Polskiego powinien stać na straży wartości złotego. No ale tak się stało, że ten strażnik, który powinien na tej straży stać, po prostu zasnął i pozwolił, żeby ta inflacja wpadła do naszych domów, uderzyła w portfele Polaków. Jeżeli ktoś słyszy, że prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych w tej kadencji jest równe zero, no to są jego słowa, no to co mówi? No to kurczę, Następnie wpadamy w kilkumiesięczny ciąg podwyżkowy. I teraz jeżeli ktoś w tym momencie bierze kredyt, można powiedzieć, że zadłuża się pod kreskę, jak to się mówi, czyli okej, to tyle jestem w stanie jeszcze z mojej pensji wyciągnąć pieniędzy na to, żeby ten kredyt spłacić. I potem kilka miesięcy później, pół roku później, ma podwyżkę 1000 zł, no to przecież to jest dla takiego człowieka katastrofa. I gdzie jest ta odpowiedzialność za sobą? Odpowiedzialny prezes Narodowego Banku Polskiego po takich słowach podałby się do dymisji. A tutaj słyszymy, że chce aspirować o jeszcze jedną kadencję na tej funkcji, co moim zdaniem jest po prostu szkodliwe dla polskiej gospodarki, dla Polaków, dla tych, którzy
Pan mówi o tym, że ta inflacja weszła do naszych domów i że prezes Glapiński pozwolił na to, żeby ona się właściwie wtłoczyła. Ale to też nie jest tak, jak mówi i premier Mateusz Morawiecki, i prezes Glapiński właśnie, że to było nie do przewidzenia, że oba te czynniki, czyli najpierw pandemia, a następnie wojna w Ukrainie, no, były zaskoczeniem dla wszystkich. Ta inflacja galopowała już od ubiegłego roku i to wybuch wojny w Ukrainie być może ją przyspieszył, ale nie sprawił, nie odwrócił trendu w żaden sposób. Nie było to jakimś wielkim zaskoczeniem. Ale to od samego początku tej kadencji rząd PiS wprowadzał działania, które miały charakter proinflacyjny. Szereg nowych podatków, które były później przerzucane w sklepach na konsumentów. Pańskim zdaniem płacimy teraz rachunek za 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości? W dużej części tak. Uważam, że tylko wojna i to, co się dzieje w Ukrainie, to wzmocniło, ale to nie jest prawdą, że inflacja jest spowodowana tylko czynnikami zewnętrznymi. Ale premier mówi zerwane łańcuchy dostaw w czasie epidemii. Problem teraz z surowcami przez wojnę. No być może to nie jest tylko problem programów społecznych wypłacanych masowo w poprzednich latach, to nie jest tylko problem nowych podatków nakładanych między innymi na galerie handlowe, na banki. Aha. Może to rzeczywiście jest tak, jak mówi rząd, że skala tego problemu inflacyjnego była nie do przewidzenia. Była do przewidzenia, dlatego że przed pierwszym zachorowaniem na COVID-19 inflacja już wynosiła 4,6 i była prawie dwukrotnie wyższa od celu inflacyjnego, który sobie NBP zakłada. Tak, cel inflacyjny, wiem, że to wszystkim może dużo nie mówić, ale bank generalnie, centralnie zobowiązuje się do tego, że będzie taką politykę prowadził, że inflacja będzie wynosiła 2,5% z możliwością odchylenia 1 punkt procentowy w jedną albo drugą. Czyli już wtedy, przed wybuchem pandemii, to wynosiło 4,6. Mhm. Więc już wtedy były pierwsze oznaki. Co robił Narodowy Bank Polski? Obniżajmy stopy, pozwalajmy ludziom jak najwięcej się zadłużać i wtedy wychodzi kilkanaście miesięcy później wielki problem. Ale to jest jedna rzecz. To, co mówi premier, nie jest prawdą, bo jest coś takiego jeszcze jak inflacja bazowa, czyli która można powiedzieć, że z tego koszyka wyciąga te dobra, które są najbardziej wrażliwe na takie szoki podażowe, typu na przykład jakieś zmiana warunków pogodowych, co sprawia, że uprawy nie idą tak, jak powinny, albo jakiś brak, wzrost gwałtowny cen na rynkach ropy, co sprawia, że paliwo drożeje. I kiedy inflacja bazowa też wskazywała, że w czasie pandemii, czy już przed pandemią, było 0,4 w 2020 chyba roku, już nie pamiętam, musiałbym sobie sięgnąć do notatek, było już kilka punktów procentowych wyżej, teraz jest na ponad 6%, jeszcze mówię o lutym. Czyli można powiedzieć, że znaki na niebie i ziemi wskazywały, że sytuacja będzie zmierzała w tym kierunku, w którym jesteśmy obecnie. Oczywiście. Dlaczego pańskim zdaniem nic nie robiono? To jest kwestia lekceważenia, braku wiedzy, elementarnej wiedzy gospodarczej. Czy to po prostu była taka nadzieja, że ten kryzys, podobnie jak wszystkie inne, uda się przeczekać? Ja myślę, że to była po prostu zwykła nieodpowiedzialność na zasadzie a jakoś to będzie, udawajmy, że wszystko jest świetnie i mówmy ludziom, że jest świetnie. Tak jak na tych slajdach premiera Morawieckiego, okazało się, że wcale tak nie jest, bo można było temu wszystkiemu zaradzić, bo te stopy procentowe, gdyby nie były tak obniżane, albo gdyby inną politykę w tym zakresie stosowano, to dzisiaj ludzie nie mieliby takich problemów, że pewnego rodzaju szoku totalnego, no bo pojawił się... To jest skok dosłownie z tygodnia na tydzień, bo to się wszystko nawarstwiło. To jest coś, co nie wzięło się znienacka, ale można było to po prostu przewidzieć. I ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego i jestem w stanie postawić taką tezę, że ta inflacja wysoka po prostu sprzyja rządowi, bo rząd ma więcej pieniędzy do dyspozycji. Jak pamiętam, co było w ubiegłym roku... Spółki paliwowe też mają więcej pieniędzy do dyspozycji. Tak jest, większe przychody. Natomiast pamiętam, jak pod koniec roku premier Morawiecki wyszedł na mównicę i mówi, mamy dodatkowe kilkadziesiąt miliardów, bo finanse państwa są w świetnym stanie. Znaczy, guzik, prawda. Dzięki temu, że inflacja wzrosła, to znaczy, że ceny towarów i usług podrożały, my jako konsumenci proporcjonalnie płaciliśmy większe podatki, na przykład podatek VAT, co wpływało do kasy państwa i dzięki temu tylko na koniec roku, gdzie jeszcze nie była tak wysoka inflacja, do budżetu państwa dodatkowo trafiło ponad 13 miliardów złotych. Kolejne 13 miliardów złotych do budżetu państwa zezwoleń na emisję CO2. I dzięki temu rząd miał pieniądze do dyspozycji. I potem mówi, że świetny jest stan finansów publicznych. Guzik, prawda? To wszystko jest wynikiem tego, że po prostu ludzie wpłacają więcej pieniędzy do budżetu, bo jest też taka wielka inflacja i to po prostu sprzyja rządowi, a prezes Glapiński przydaje się w realizowaniu takiej polityki, bo jeżeli
w ubiegłym roku NBP zanotował 10 miliardów złotych zysku, to prawie ponad 90% z tej kwoty będzie w tym budżecie tak jak do dyspozycji. W każdym przedsiębiorstwie pracodawca zawsze nagradza pracownika, który przynosi mu zysk. No tak, tylko że Narodowy Bank Polski powinien stać na straży wartości złotego, na straży tego, co mamy w portfelach, a nie wspierać politykę PiS. Panie pośle, ostatecznie przyjdzie do głosowania tej ustawy o pomocy dla przedsiębiorców. Państwo jako Koalicja Obywatelska Platforma będziecie głosować za? Dla kredytobiorców. Dla kredytobiorców. No my składamy swój projekt ustawy, uważamy, że on dużo lepiej odpowiada na bieżące problemy. Ale pan wie, jak się potoczą losy państwa projektu ustawy. Na pewno będziemy składać poprawki, na pewno będziemy sprawiać, żeby ten projekt był sensowny, żeby realnie odpowiadał na potrzeby kredytobiorców, na problemy kredytobiorców, które teraz są, i uważam, że wprowadzenie takiego mechanizmu na 24 miesiące umożliwiającego tym najbardziej potrzebującym, którzy mają jedną nieruchomość, którzy mieszkają w tej nieruchomości i zaspokajają tam swoje potrzeby mieszkaniowe, żeby tacy ludzie dostawali takie wsparcie. A w formie zaproponowanej przez rząd ta ustawa jest do zaakceptowania? W imię pomocy, jakiejkolwiek pomocy kredytobiorcom. Ale ona jest, ona nic realnego praktycznie nie wnosi. No, ktoś może po prostu odłożyć raty swoich kredytów do spłaty. No i to jest praktycznie wszystko. Za resztą nie kryje się zupełnie nic, więc jeżeli to ma mieć jakikolwiek sens, to musi być po prostu poprawione, usprawnione, ulepszone. My taką propozycję składamy i będziemy przekonywać wszystkich do tego, aby poparli tę ustawę. Pytanie tylko na koniec właśnie w związku z tym projektem ustawy. Czy on nie podzieli losu Polskiego Ładu? Czy ta zmiana szykowana tak na prędce i tak na ostatnią chwilę przyjmowana nie zakończy się takim samym fiaskiem, wybuchającym właściwie w twarz rządowi fiaskiem, jak reforma, wielka reforma podatkowa z Polskiego Ładu? No, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, dlatego że Polski Ład był czymś, co miało wzmocnić ten rząd, a okazało się, że jedyne, co zrobiło, to po prostu pogorszyło finansową pozycję setek tysięcy, jeśli nie milionów obywateli. I ale uwolniło ministra finansów od jego stanowiska, przynajmniej może realizować się już zupełnie. No tak, no ten wywiad, który był na końcu jego kadencji, który powiedział, że on nic na to nie miał wpływu, to po prostu jest skandaliczny, tylko pokazuje, że całe te rządy to jest jakaś po prostu PR-owa akcja, która nie ma nic sensownego do zaproponowania Polakom. Wczoraj ten nowy ład był poprawiany, ale ludzie się po prostu śmieją, że miał być nowy ład, a wyszedł jakiś po prostu bajzel. I taka jest prawda. To najciekawsze prace w komisji nad naprawianiem Polskiego Ładu zajmują więcej niż przyjmowanie Polskiego Ładu w ubiegłym roku. Tak, no i jest tam tyle niejasności, tyle nieścisłości, jest to tak napisane takim językiem, inaczej, jest tam tyle bubli, że nie zdziwię się wcale, gdy tak w rzeczywistości będzie. Dzisiaj jest drugie czytanie tego poprawionego projektu. Jednym z takiej opcji jest ciekawa sprawa, o której też warto powiedzieć. Premier Morawiecki mówił, matki samotnie wychowujące dzieci będą mogły się z dziećmi rozliczać. Mhm, ponownie. To, oczywiście. Kwota, ta 120 tysięcy będzie na dwie osoby, ten limit. Natomiast kwota wolna od podatku, która na każdego obywatela wynosi 30 tysięcy złotych, będzie na matkę 30, a na dziecko 15. Jeżeli matka będzie dostanie kwotę wolną od podatku tylko na połowę dziecka, więc można powiedzieć, jakby się z połową dziecka rozliczała. No to są takie absurdy, które są kompletnie bez sensu i będziemy też dążyć do tego, żeby to poprawić. Panie pośle, już na koniec, zanim przejdziemy jeszcze do wątków partyjnych, pan ma jakiś pomysł, dlaczego Sejm nadal nie powołał dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej? Dwa wakaty cały czas są. Ja uważam, że to jest trochę zależne od polityki, partyjnej PiSu. Taka jest prawda. No, mieli kandydatkę, która jest posłanką PiSu, która opowiadała o swoich planach. Uważam, że to było mało profesjonalne, ale to już zostawiam. Ale później okazało się, że jednak gdyby weszła za nią jakaś inna osoba, to wtedy nie mają tej osoby zaufania. I to znaczy, że co? W Sejmie większość im zmaleje. No, patrzą na sprawy dotyczące polityki monetarnej w sposób stricte partyjny. Wrzucają tam ludzi, którzy są tylko i wyłącznie związani z partią polityczną. I uważam, że bardzo źle się dzieje, że zamiast stać na straży wartości złotego i tych, którzy zaciągają kredyty, są tam posyłani ludzie, którzy są do tego, aby pilnować interesu partii. A przy sejmowej większości jesteśmy. Jak często słyszy pan w kuluarach o przedterminowych wyborach? Mówi się o tym, w mediach o tym czytam, ale jakoś tak szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Słyszeliśmy przed chwilą w faktach, że PiS jest zdeterminowany, żeby przeprowadzić ustawę o zmianach w Sądzie Najwyższym nawet z pomocą opozycji. Minister Ziobro mówił wprost, że taki nawet jednorazowy sojusz PiSu z opozycją w sprawie ustaw sądowych będzie oznaczał koniec koalicji rządzącej. Pytanie, czy naprawdę nie jesteśmy w przededniu końca tej agonii Zjednoczonej Prawicy?
myślę, że już poziom degradacji tej władzy jest tak daleko posunięty, że ich nic już nie łączy poza osobistymi korzyściami, wpływami, spółkami, benefitami dla rodzin i tak dalej. Znaczy nic kompletnie, bo oni tylko o to walczą. Jeżeli ktoś dąży do tego, że Polska nie dostaje 250 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to działa po prostu na niekorzyść Polski. To nie jest żadna obrona suwerenności, tylko jest zwykła nieodpowiedzialność i głupota. Tak uważam. Jeżeli ktoś takie działania robi, to powinien być dawno zdymisjonowany. Ta współpraca dawno już nie powinna mieć miejsca. Ale oni są po prostu zakładnikami jakichś dziwnych decyzji i planów Ziobry. I tam jest po prostu walka. Walka o władzę, ale liczę na to, że ta władza jak najszybciej się skończy, bez względu na to, kiedy te wybory się odbędą. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska będzie przygotowana do tego, aby te wybory wygrać. Właśnie, to jest taki trochę scenariusz z kategorii political fiction, ale w Sejmie cały czas leży przecież wniosek ludowców gotowy do rozpatrzenia. Marszałek Sejmu może go wyciągnąć w każdej chwili właśnie o skrócenie kadencji Sejmu. Czy opozycja, czy Koalicja Obywatelska jest przygotowana na taki wariant, że powiedzmy za 2 tygodnie jakimś dziwnym trafem dokonuje się samo rozwiązanie Sejmu i mamy wybory w ciągu 60 dni? Znaczy powiem wprost, to... O to trzeba pytać tych, którzy mają większość, bo to oni są decydujący. Natomiast tak chcę powiedzieć wprost, my będziemy gotowi na każdy możliwy termin. A dlatego, pan by podniósł rękę za skróceniem kadencji Sejmu? Teraz? I pan co, no dzisiaj uważam, że rząd powinien skupić się przede wszystkim na sprawach kluczowych. I wykrwawić się sondażowo. Bardziej mi chodzi o to, że powinien realnie podejść do potrzeb, do problemu, do rozwiązywania problemów Polaków. Mamy za wschodnią granicą wojnę, barbarzyński atak putinowskiej Rosji na naszego sąsiada. Mamy wiele problemów. Niech rząd skupi się na tym, jak realizować politykę pomocową dla tych, którzy tego potrzebują, dla kredytobiorców, dla osób, których dotyka wielka drożyzna. Ale pan też dobrze wie, że za rok sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie jeśli cykl podwyżki stóp procentowych będzie trwał, mogą być dużo mniej korzystne. To może być naprawdę ostatnia szansa dla PiS-u, żeby spróbować utrzymać większość na kolejne 4 lata. No właśnie, to jeżeli taki scenariusz by się sprawdził, to tylko oznaczałoby, że dla Kaczyńskiego i całej świty polityków PiS ważniejsze jest to, żeby zostać przy władzy i dalej kontrolować te wszystkie spółki i mieć benefity z tego, że są przy tej władzy, a nie realna sytuacja Polaków. Bo na razie to, co dzieje się, te wszystkie problemy są spowodowane nieodpowiedzialnością i złą polityką tego rządu, prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli tych, którzy po prostu z PiS są związani. Szczeciński poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha jest naszym gościem. Pan Marchewka. Mówił o zostawaniu... Marchewka, przepraszam, oczywiście. Mylą. Przepraszam najmocniej. Czy pan nadal ma taką ochotę, żeby pozostawać w Sejmie, czy jednak wybrać się i zawalczyć o fotel prezydenta Szczecina? Ja myślę, że zawsze kierowałem się tym, aby myśleć o mieszkańcach mojego miasta. Realizując pracę w Sejmie, zawsze myślę o tym, co zrobić dobrego dla mojego miasta, dla mojego kraju. Natomiast do wyborów jest jeszcze dużo czasu. Nieco ponad rok. Tak, dużo czasu. Uważam, że jeśli chodzi o kolejność, to pierwsze i tak będą wybory parlamentarne, bez względu na to, co się stanie. Ale to zawsze jest niebezpieczeństwo powtórzenia tego scenariusza Roberta Biedronia. Najpierw kandydowania, później oddawania mandatu, więc trzeba będzie się zdecydować. Skupiam się na mojej bieżącej pracy, robię wszystko, aby przedstawiać dobre propozycje, które będą służyć i mieszkańcom mojego miasta, i wszystkim Polakom, tak jak te propozycje, które służą też złagodzeniu tych skutków szalejącej drożyzny. Więc na tym się skupiam i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Szczecina. Arkadiusz Marchewka, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję za zaproszenie.